Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o toczącej się dzisiaj wojnie w Izraelu, która ma terrorystyczny charakter. Odpowiem na pytanie, dlaczego tak jest, dlaczego obie strony tego konfliktu stosują terror, którego ofiarami są niewinni żydowscy i palestyńscy cywile. Dowiecie się, jakie są tego źródła. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Od kilku tygodni uwagę całego świata przykuwa sytuacja w Izraelu. Coraz silniejsze ataki izraelskich sił zbrojnych na zamieszkałą przez Palestyńczyków strefę gazy. Rodzą poważne obawy, czy nie przerodzi się to w nową regionalną wojnę, w której po stronie Palestyńczyków opowie się nowa koalicja państw arabskich. Ten konflikt został ponownie odgrzany, gdy palestyński Hamas 7 października bieżącego roku dokonał zmasowanego ataku na terytorium Izraela. Ten atak miał niewątpliwie terrorystyczny charakter. I nie dlatego, że na Izrael spadły rakiety, ale dlatego, że bojownicy Hamasu dopuścili się w jego trakcie zbrodni na izraelskich cywilach, uprowadzając wielu z nich, a potem zabijając. Jedną z nich było zabójstwo 22-letniej Szani Luk, której porywacze odcięli głowę. W odwecie izraelskie siły rozpoczęły zmasowany ostrzał strefy gazy, zabijając prawie 10 tysięcy palestyńskich cywili, wśród których było prawie 5 tysięcy dzieci. Jednym z nich był 14-miesięczny Sabah Abu Arra, który zginął razem ze swoją ciężarną. Matko. Można więc powiedzieć, że obie strony tego konfliktu posługują się terrorem, którego ofiarami są niewinni cywile. Rodzi się pytanie, dlaczego ten konflikt ma taki charakter, dlaczego jest w nim tyle terroru i zbrodni. Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zagłębić się w przeszłości Izraela. Który zanim stał się żydowskim państwem, był zamieszkałą przez Arabów Palestyną. Przez setki lat była ona częścią Imperium Osmańskiego, a sami Żydzi żyli w diasporze na całym świecie. Sytuacja zaczęła się zmieniać w końcu XIX wieku, gdy Imperium Osmańskie weszło w kryzys, a na żydowskiej scenie politycznej pojawił się syjonizm. Ruch polityczny postulujący utworzenie żydowskiego państwa w Palestynie. Ten pomysł sjoniści mogli jednak realnie podjąć dopiero gdy wybuchła I wojna światowa. Zew Żabotyński, sjonistyczny radykał z Odessy, postawił wówczas na Brytyjczyków, licząc na to, że u ich boku uda się zrealizować ten cel. Ale ta próba zakończyła się niepowodzeniem. Kolejnej podjął się znacznie bardziej umiarkowany od Żabotyńskiego Heim Weizmann, prezes sionistycznej federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii wspierany przez Rothschildu. Dyplomatyczne działania Weizmana zaowocowały deklaracją Artura Balfoura z 2 listopada 1917 roku, w której brytyjski minister spraw zagranicznych wyraził wolę wspierania idei Narodowego Domu dla Żydów, jakim miała być Palestyna. Dzięki tej deklaracji syjoniści zyskali poważny argument. To... Zaniepokoiło palestyńskich Arabów, którzy przystąpili do działania. Na początku kwietnia 1920 roku doszło do antyżydowskich rozruchów w całej Palestynie. W reakcji na nie Brytyjczycy aresztowali żabotyńskiego i jego ludzi, co ostatecznie zachwiało wiarą Żydów w intencje Brytyjczyków. W rezultacie utworzyli oni własne bojówki militarne. Tak powstała Hagana, która zaczęła posługiwać się terrorem w swoich działaniach. Uległy one wyhamowaniu, gdy Rada Aliantów w Saneremo przyznała Wielkiej Brytanii mandat nad Palestyną, włączając do swoich postanowień deklarację Balfura. To posunięcie spowodowało z kolei, że zaufanie Palestyńczyków do Brytyjczyków legło w gruza. Sytuację usiłował ratować jeszcze Winston Churchill, który w opublikowanej w czerwcu 1922 roku tzw. Białej Księdze, zarzucił żydowskim sionistom nadinterpretację deklaracji Balfoura, jasno podkreślając, że chodzi w niej tylko o utworzenie dwutorowego państwa w Palestynie, w którym żyliby zarówno Żydzi, jak i Arabowie. W rezultacie takiej wykładni Brytyjczycy utworzyli w Palestynie żydowskie i arabskie samorządy. Tyle tylko, że ich potencjał do działania dzieliła prawdziwa przepaść. Rada Arabska dysponowała bowiem 50 tysiącami funtów rocznie, a agencja żydowska obracała środkami co najmniej 10 razy większymi. To zapewniało Żydom zdecydowaną przewagę nad Arabami. Szybko więc zaczęli przejmować ich ziemię. Ale Żydzi w Palestynie byli też kulturowo i ekonomicznie na głowę Arabów, wypierając ich z rynku. Nic dziwnego, że wśród Arabów rodziła się frustracja, która coraz częściej znajdowała ujście w przemocy. Na dużą skalę doszło do niej, gdy Żydzi postanowili wybudować przy ścianie płaczu w Jerozolimie. Ogrodzenie, wydzielające miejsca modłów. Palestyńczycy odebrali to jako zamach na święte wzgórze świątynne. 16 sierpnia 1929 roku doszło do masowych antyżydowskich wystąpień w całej Palestynie. Były setki ofiar. W samym Hebronie zginęło 66 Żydów. Wprawdzie Brytyjczycy. Winą za nie obarczyli Arabów, ale jednocześnie wstrzymali napływ żydowskich imigrantów do Palestyny, zapisując to w tzw. drugiej białej księdze. Ten stan nie trwał jednak zbyt długo. Po jakimś czasie brytyjski komisarz Palestyny, generał Arthur Wohope, obawiając się presji lobby żydowskiego, zaczął przymykać oko na żydowską imigrację. Ta chwiejność Brytyjczyków jeszcze bardziej zradykalizowała nastroje w Palestynie i to zarówno wśród Żydów, jak i wśród Arabów. Syjonistyczni radykałowie Żabotyńskiego zerwali swoje związki z Haganą i utworzyli Irgun, a potem zaatakowali Heima Weizmana za rzekomą jego ugodowość. Z kolei palestyńczycy, zainspirowani przez wielkiego muftiego Jerozolimy, Muhammada Amina al-Husajniego, wzniecili antybrytyjski bunt, atakując ich urzędy i posterunki. Brytyjczycy krwawo rozprawili się z buntownikami, wykorzystując do tego celu również bojówki żydowskiej Hagan. W 1937 roku brytyjski komisarz William Peel Wystąpił z projektem podziału Palestyny na dwie strefy, żydowską i arabską, ale na to nie zgodziła się żadna ze stron. W 1939 roku Brytyjczycy ponownie zakazali żydowskiej imigracji do Palestyny, zapisując to w tzw. Trzeciej Białej Księdze. Na to posunięcie żydowska Hagana zareagowała terrorystycznymi atakami na brytyjskie urzędy i instytucje. Ustały one dopiero wówczas, gdy w Europie wybuchła II wojna światowa. Po jej wybuchu Brytyjczycy wprowadzili w Palestynie stan wyjątkowy i zaczęli blokować przybywające do niej statki z żydowskimi imigrantami. Które były taranowane i przejmowane siłą, a ich pasażerowie internowani na Mauritiusie i Cyprze. Takie postępowanie Brytyjczyków przyniosło jednak kolejne akty terroru ze strony żydowskiej Hagany. Wysadziła ona m.in. brytyjski statek Patria, który miał zawieść internowanych żydowskich imigrantów na Mauritius, uśmiercając 257 z nich. Jeszcze więcej ofiar pochłonęła katastrofa statku Struma, w wyniku której zginęło prawie 800 żydowskich imigrantów. To wszystko jeszcze bardziej zradykalizowało nastroje żydowskich imigrantów w Palestynie. Doszło nawet do tego, że z i tak radykalnego Irgunu wyłoniła się jeszcze bardziej radykalna Lechaj, organizacja kierowana przez Abrahama Szterna, która już bez najmniejszych skrupułów dokonywała terrorystycznych ataków na brytyjskie instytucje. Ale z wybuchem II wojny światowej wiąże się jeszcze jeden aspekt. Otóż skomplikowała ona jeszcze bardziej sytuację w Palestynie. Głównie dlatego, że Arabowie zaczęli dążyć do nawiązania bliskiej współpracy z Trzecią Rzeszą, licząc na to, że dzięki niej uda się wyprzeć z Palestyny zarówno Żydów, jak i Brytyjczyków. Przerażeni tym scenariuszem, Brytyjczycy podjęli wówczas współpracę z Haganą, szkoląc i uzbrajając jej żołnierzy do walki z Arabami. Ta współpraca zakończyła się wraz z klęską niemieckiego korpusu generała Erwina Romla w Afryce. Brytyjczycy próbowali jeszcze rozładować sytuację w Palestynie, tworząc między innymi brygadę żydowską, która wzięła udział w walkach we Włoszech, ale na niewiele się to zdało. Gdy brygada żydowska walczyła we Włoszech, Bojownicy Lehigh i Irgunu wysadzali brytyjskie urzędy i instytucje. Tak naprawdę ten podział sionistów na umiarkowaną Haganę i radykałów z Irgunu i Lehigh był tylko strategią wobec Brytyjczyków. W istocie oba te skrzydła dopuszczały się terroru, wierząc w to, że jest on najlepszym środkiem do celu. Najsilniejsza fala żydowskiego terroru zaczęła się w styczniu 1946 roku, gdy żydowskie bojówki dokonały zmasowanych ataków na brytyjskie lotniska, więzienia i posterunki. W odwecie Brytyjczycy zrównali z ziemią kilka żydowskich osiedli i aresztowali prawie 3000 żydowskich działaczy. Odpowiedzią na to był zamach na hotel King David w Jerozolimie. W trakcie którego zginęło 91 brytyjskich urzędników i żołnierzy. Po tym zamachu Brytyjczycy wprowadzili godzinę policyjną i zaczęli przeczesywanie żydowskich osiedli w poszukiwaniu bojowników i składów broni. Sytuacja sięgnęła wówczas zenitu. Zbiegło się to w czasie ze zmianą władz w Wielkiej Brytanii. Nowy brytyjski premier Clement Attlee postanowił zablokować żydowską imigrację do Palestyny, nakazując jednocześnie wysadzanie statków służących do przewozu imigrantów. W odwecie żydowscy bojownicy przeprowadzili serię ataków na brytyjskie instytucje w całej Europie. Te zamachy objęły również Palestynę. Ginęli w nich również Palestyńczycy. Dla wymęczonej wojną Wielkiej Brytanii najgorsze było jednak to, że systematycznie rosło utrzymanie brytyjskiej obecności w Palestynie. W tej sytuacji postanowili przerzucić problem Palestyny na barki Organizacji Narodów Zjednoczonych. W konsekwencji tego Zgromadzenie Ogólne ONZ powołało Komisję do Spraw Palestyny, która zarekomendowała utworzenie w Palestynie dwóch oddzielnych państw pod nadzorem Brytyjczyków oraz umożliwienie dalszej imigracji Żydów do Palestyny. Ale na to z kolei nie zgodzili się Arabowie. Sytuacja nabrała przyspieszenia, gdy w marcu 1948 roku żydowska Hagana zaczęła Przejmować kontrolę nad strategicznymi punktami w Palestynie i powołała Radę Narodową na miastkę przyszłego rządu. Do akcji wkroczyli wówczas Arabowie, blokując żydowskie osiedla i izolując Jerozolimę. W rezultacie tego zaczęła się otwarta wojna pomiędzy Żydami i Arabami, w której obie strony stosowały terror. Szczególnie złą sławą okryła się masakra palestyńskiej wioski Dair Yassin, dokonana 9 kwietnia 1948 roku przez bojowników Irgunu, którą nawet późniejszy premier Izraela, Dawid Ben-Gurion, był przerażony, obarczając odpowiedzialnością za nią lidera Irgunu, Menachema Begina. Ten terror spowodował, że prawie 300 tysięcy palestyńczyków opuściło rejony ogarnięte konfliktem. 14 maja 1948 roku Ben Gurion ogłosił powstanie Izraela, który od tej pory miał być państwem wszystkich Żydów. Ta deklaracja ani na chwilę nie przerwała żydowsko-palestyńskiego konfliktu, a tylko go zaostrzyła. Pierwszy dzień niepodległości Izraela stał się zarazem dniem pierwszej z jego wojen z Arabami. Dotychczas wszystkie z nich były zwycięskie dla Izraela. Opowiadałem o tym państwu między innymi w filmie Przyszłość Izraela. W każdym razie wojna, która się dzisiaj toczy w Izraelu nie musi być już dla niego zwycięską wojną. I za takim scenariuszem przemawia wiele przesłanek, ale o nich opowiem Państwu przy innej okazji. W następnym moim filmie opowiem Państwu o dekadzie rządów Edwarda Gierka. Dowiecie się, dzięki komu Gierek zdobył władzę w kraju i ją po dekadzie stracił. Poznacie ze szczegółami kierunki jego polityki i ich ostateczne rezultaty. Ten film zatytułowałem: Przerwana dekada. Dlaczego Jaruzelski internował Gierka? Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.